Hej, cześć, siemaneczko wszystkim z tej strony Michu, witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestaw komputerowy za około 3200 zł, nawet 3100 zł, tak naprawdę po zaokrągleniu. No i wróciły już te czasy, gdzie komputer za około 3000 jest naprawdę wydajnym sprzętem i można na nim pograć nawet w rozdzielczości 1440p, nie wiem, 80-90% tytułów AAA na ustawieniach Ultra z klatkarzem mniej więcej określonym na poziomie 60-70. I do budowy tego komputera posłuży nam procesor AMD Ryzen 5 5600. Tak, jest to procesor, który już wielokrotnie pojawiał się w moich zestawach komputerowych. Sam jestem posiadaczem takiego procesora. Jest on naprawdę nawet dziś, czyli po praktycznie chyba 3 latach od premiery, bardzo wydajnym procesorem. Czy może nie tyle bardzo wydajnym, co wystarczająco wydajnym do zastosowań, które tutaj prezentujemy, czyli m.in. do gier. Posiadam 6 rdzeni, 12 wątków, taktowanie 3,5 GHz do 4,4 w trybie turbo. Jeżeli chodzi o technologię, no to mamy 7 nanometrów proces technologiczny TDP65W i 32 mega cache L3. Ja na tym procesorze cały czas montuję filmy dla Was i okazjonalnie też nawet gram i jak najbardziej się sprawdza. Zobaczcie, za tą cenę 420 zł to jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Oczywiście w wersji OEM, bo wersja Box jest troszeczkę droższa, a wersje różnią się tym, że mają lub nie mają chłodzenia boksowego w zestawie, wersja OEM nie ma. Jeżeli o chłodzeniu mówimy, to tutaj padło na Endorphi Fera 5, czyli dawne Silentium PC. Za 150 zł otrzymujecie całkiem wydajny cooler, który oczywiście pasuje zarówno na platformę AM4, AM5 i szereg innych platform, nawet u konkurencji niebieskiej. Jeżeli chodzi o wysokość tego ochłodzenia, to 155 mm, czyli powinno się zmieścić w 90% obudów. Maksymalne TDP 220W, czyli o wiele większe niż posiada nasz Ryzen. Mamy 4 ciepłowody 6 mm, wentylator 120 mm, oczywiście 4-pinowy, także całkiem niezłe ochłodzenie w dobrych pieniądzach. Następnie płyta główna. Ostatnio ona też się pojawiła w moim zestawie MSI B550A Pro. Za 420 zł jest naprawdę bardzo dobra płyta z dosyć rozbudowaną sekcją zasilania, z 4 slotami na pamięci RAM DDR4, 6 portami SATA, 2 portami PCI Express razy 16 oraz 2 portami PCI Express razy 1. Dodatkowo mamy 2 sloty NVMe, PCI Express 4.0 oczywiście jak najbardziej tutaj już jest. Jeżeli chodzi o porty wejść-wyjść, to znajdziemy tutaj aż 8 portów USB, z czego jedno to USB-C, 4 to porty USB 2.0. Jeżeli chodzi o wyjście wideo, to mamy HDMI oraz DisplayPort. Mamy przełącznik do aktualizacji BIOS-u bez procesora, zintegrowaną kartę sieciową 1-gigabitową oraz taką zwykłą kartę dźwiękową podstawową. Także bardzo dobra płytka za niewielkie pieniądze. Myślę, że sprawdzi się do tego zestawu znakomicie. Następnie pamięci. Na pamięci wybrałem Adate XPG Gammix, dwie kości po 8 GB, 3600 MHz, czyli całkiem nieźle jak do Ryzena. CL18, niestety tutaj troszeczkę wyższe CL, ale cena rekompensuje 156 zł za 16 GB. Jeżeli możecie dołożyć, to proponuję wziąć 32 GB. Tutaj cena już wzrasta o ponad 100 zł, ale przyszłościowo warto. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to tutaj mamy RTX 4060 od Palita w wersji Infinity 2 z dwoma wentylatorami. Długość karty to tylko 25 cm, więc również zmieści się do większości obudów. Posiada 8 GB pamięci GDDR6. I teraz tutaj ktoś może powiedzieć, ale Michu, no 8 GB pamięci w 2025, praktycznie już roku, przecież to jakaś żałośnie mała ilość pamięci. No, zgodzę się z Wami, jest to mało na dzisiejsze czasy, aczkolwiek karta jest naprawdę wydajna. Możecie sobie popatrzeć na testy w grach tych zestawów komputerowych z Ryzenem i RTX-em i zobaczycie, że osiągalne jest bez problemu rozdzielczość 1440p z klatkarzem na poziomie około 60-70 klatek w tytułach AAA na ustawieniach bardzo wysokich czy też Ultra. Także karta jest naprawdę ok. No, tego VRAM-u no, mogłaby chociaż mieć te 10 GB, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Cena już za te RTX 4060 jest naprawdę akceptowalna. W końcu ja też muszę się wziąć za wymianę swojej karty, ale jakoś tak zwlekam z tymi zwlekam. Jeżeli chodzi o takie suche dane, to mamy 1830 MHz taktowanie rdzenia w trybie boost aż 2460, 3072 procesory strumieniowe. Niestety brakuje tutaj jednostek ROP, teksturujących RT i tak dalej, ale one będą identyczne jak we wszystkich innych RTX-ach 4060. Karta obsługuje DLSS 3.0 jak najbardziej. Więc jeszcze podbić sobie można FPS-y, ray tracing,
też obsługuje. Karta jest na złącze PCI Express 4.0 i tutaj oczywiście w płycie głównej też to złącze. Mamy 8 GB pamięci na szynie 128 bit. No mogliby tą szynę dać chociaż 192 bity, no ale my nie będziemy teraz dywagować o tym, co warto by było zmienić, bo wiadomo, że można by było tutaj wiele rzeczy znaleźć. Karta wymaga 8-pinowego złącza zasilania, ma jedno wyjście HDMI i 3 DisplayPorty. Palit robi całkiem niezłe karty budżetowe, więc myślę, że tutaj ten model również nie odstaje w żaden sposób od jakichś takich troszkę droższych modeli. Wygląda bardzo ładnie, bardzo schludnie. Po prostu podstawowy model dobrej karty w swoim przedziale cenowym. Następnie dysk, bo oczywiście na czymś musimy zainstalować system i trzymać gry. Na start tutaj 1 TB powinien wystarczyć na system plus 2-3 tytuły AAA. Jest to Kingston NV2. Ja mam Kingstona NV1 w swoim komputerze już chyba 1,5 roku, 2 lata. Nie mam powodu, żeby na niego narzekać. Bardzo dobry dysk. Jest to oczywiście dysk na PCI Express 4.0. Oczywiście, więc tutaj mamy, jeżeli chodzi o odczyt i zapis, to 3500 megabajtów na sekundę odczytu i 2100 megabajtów zapisu, TBW 320 terabajtów i nominalny czas pracy 1,5 miliona godzin deklarowany przez producenta. Także bardzo spoko dysk. Oczywiście, gdybyśmy mieli większy budżet, można wziąć wersję 2 TB bądź dokupić drugi dysk, co w sumie bardziej bym sugerował niż brać wersję 2 TB. Natomiast no, mamy budżet, jaki mamy. Staramy się w około 3000 z hakiem zamknąć się w całkiem niezłym zestawie. Myślę, że ten dysk tutaj siądzie idealnie. Następnie zasilacz, no bo jakieś serce komputer musi mieć, żeby działać. Jest to Endorphi Vero L5 Bronze, czyli jeden z najbardziej znanych zasilaczy chyba na polskim rynku w takim budżetowym segmencie. Moc 500 W, oczywiście certyfikat 80 plus brązowy. Komplet zabezpieczeń przeciwzwarciowych, przeciwprzeciążeniowych, oczywiście przeciw też temperaturowych, także tutaj nie ma żadnego problemu. Kondensatory, które są tutaj zastosowane, są całkiem niezłej jakości. Mamy dwa złącza PCI Express 8-pinowe. Mimo tej dość niskiej mocy, jak na dzisiejsze czasy 500 W, to dwa 8-pinowe złącza pozwoliłyby podłączyć nawet mocniejszą kartę. Mamy złącz oczywiście ATX, jedno złącze do 8-pinowe do procesora, aż 5 złącz SATA, jednego Molexa, no bo w sumie Molexów dzisiaj się już nie stosuje. Zasilacz oczywiście w standardowych formatach ATX. Bardzo dobry zasilacz w tej cenie. No ciężko jest znaleźć zasilacz o lepszych parametrach za podobne pieniądze, także tutaj paść musiało na Vero. No i na końcu obudowa. Tutaj znalazłem coś ciekawego, szczerze powiedziawszy. Planowałem budowę oczywiście od Endorfi, jaką się mieści, no bo jest to znana marka i w miarę przystępna cenowo. Tutaj mamy Zalmana S2TG, który ma panel z włókna, Boże, z włókna szklanego, szklany panel boczny, przepraszam. Mieści płyty ATX i karty graficzne do 33 cm długości. Ma całkiem niezły przepływ powietrza, zbiera niezłe opinie i w dodatku jest całkiem przystępny cenowo, jak już wspomniałem. Jeżeli chodzi o wysokość, to jest to 46,2 cm, szerokość 19,6 i głębokość 42,4. Waży około 5 kg, więc nie jest to dużo. Raczej tutaj jakość blach nie będzie na najwyższym poziomie. Natomiast, no, nie ma się co oszukiwać. Tutaj też w tej cenie nie oczekujmy jakichś grubych blach. Jeżeli chodzi o wysokość chłodzenia procesora, to do 156 mm, czyli na styk, na szafera tutaj wejdzie. USB 3.0 mamy jedno, dwa USB 2.0, wyjście mikrofonowe, znaczy wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe. Możemy włożyć dwa dyski 3,5 cala oraz dwa dyski 2,5 cala do środka. Akurat tutaj nie będziemy korzystać żadnej z tej opcji, bo mamy tylko dyski NVMe i trzy wentylatory w zestawie, dwa na panelu przednim i jeden na tylnym. Opcjonalnie można dołożyć jeszcze jeden na panel przedni, dwa na dół i dwa na top. Także całkiem spoko obudowa za te pieniądze, jak widzę. Zresztą Zalman jest niezłym producentem obudów. I za ten zestaw przyjdzie Wam zapłacić 3144 zł na dzień nagrywania tego materiału, czyli 7 października. Także link do tego zestawu macie w opisie. Zachęcam do kupna z mojego linku. W ten sposób wspieracie rozwój kanału. Was to nic nie kosztuje, a ja zawsze jakieś kilka groszy dostanę. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jakiś inny zestaw komputerowy. Jak tak, to dajcie znać, w jakiej kwocie. Myślałem o zestawie za około 5000 zł, ale zobaczymy. Na pewno za 3000 z tym małym haczkiem tutaj pogracie sobie w 1440p. A jak ktoś by się tam miał do Full HD, no to 99,9% tytułów ruszy Wam na ultra w naprawdę dobrym FPS-ie. To by było na tyle, także jeżeli Wam się podoba, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszam na moje social media, Instagram michu.tv oraz grupę Mordeczki Micha na Facebooku, linki w opisie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, hej!